Sejm przyjął uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II, w której zdecydowanie potępia medialną, haniebną nagonkę opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL, której obiektem jest wielki papież, święty Jan Paweł II. Ojciec święty Jan Paweł II, jego wybór na stolicę Piotrową, stolicę apostolską, to był zryw niepodległościowy. Zryw serc i nadziei Polaków. Nadziei Polaków, które były związane z wolnością. Nie ma wolności bez Solidarności i nie byłoby wolności bez ojca świętego Jana Pawła II, który tak kochał swoją ojczyznę.